Vimana moha citta sangha dosha tadyatma nitya nivitta kama danva vimukta sukha dukkha samgyaya paschanti amudha param vyayam tat. Tłumaczenie. Kto wolny jest od złudzenia, fałszywego prestiżu i niewłaściwych związków, kto rozumie wieczny, uwolniwszy się od materialnej żądzy oraz dualizmu szczęścia i nieszczęścia, i kto, niezwiedziony, wie w jaki sposób podporządkować się najwyższej osobie, ten osiąga wieczne królestwo. Znaczenie. Svayam Rupa Dhamaya Dhati Svahadambikam Shri Krishna Chaitanya Pramunityananda Shri Advaita Gadhara Srinivasani Gauravattarvinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So here Krishna is referring to the previous verse. The description is there is given of the Lord's abode. Tutaj Krishna odnosi się do poprzedniego wersetu, w którym to jest opisana siedziba Najwyższego Pana. Możemy też to przeczytać. Well, it's the end of it. It's the second. It's four, actually. Therefore, one must seek that place from which, having gone. Następnie zaś należy odszukać to miejsce, z którego raz tam dotarłszy, nigdy się już nie powraca, i tam podporządkować się najwyższej osobie Bogu, od którego wszystko się zaczęło i z którego wszystko emanuje od niepamiętnego czasu. So, in the chapter, in text 5, what we're reading today, these are the qualities that are required to enter into that spiritual kingdom. Więc tutaj w tym wersecie, w wersecie piątym, są dalej opisane te cechy, które są potrzebne do tego, żeby wejść do tego duchowego królestwa. Let's do responsibly the text 5. Powtórzmy wspólnie tekst piąty. Kto wolny jest od złudzenia, kto wolny jest od złudzenia, fałszywego prestiżu i niewłaściwych związków, fałszywego prestiżu i niewłaściwych związków, kto rozumie wieczne, to rozumie wieczne, uwolniwszy się od materialnej żądzy, uwolniwszy się od materialnej żądzy oraz dualizmu szczęścia i nieszczęścia, oraz dualizmu szczęścia i nieszczęścia, i kto niezwiedziony, i kto niezwiedziony wie w jaki sposób podporządkować się najwyższej osobie, wie w jaki sposób podporządkować się najwyższej osobie, ten osiąga wieczne królestwo. Ten osiąga wieczne królestwo. So these are the qualities we have to have. Więc te cechy potrzebujemy mieć. Therefore you can see we need to practice because nobody is born with these qualities. I dlatego możecie zobaczyć, że potrzebujemy to praktykować, gdyż nikt nie rodzi się z tymi cechami. In the material world everyone is born according to karma. W materialnym świecie wszyscy rodzą się odpowiednio do karmy. And under the control of material modes of nature. I pod kontrolą materialnych sił natury. But here this is describing how we can free ourselves from that karma. Ale tutaj ten werset opisuje, jak możemy się uwolnić od tej karmy. So that process is called bhakti yoga. I ten proces jest nazywany bhakti yogą. Znaczenie. Wspaniale został tutaj opisany proces podporządkowania się. Pierwszą kwalifikacją jest to, że nie powinno się ulegać dumie, ponieważ uwarunkowana dusza jest przepełniona dumą, uważając się za pana materialnej natury, dlatego bardzo trudno jest jej się podporządkować. Powinniśmy wiedzieć, dzięki kultywacji prawdziwej wiedzy, iż nie jesteśmy panami natury materialnej. Panem jest Bóg. Panem jest Bóg najwyższa osoba. Kiedy ktoś uwolni się od złudzenia, przyczyną którego jest właśnie duma, wtedy może rozpocząć proces podporządkowania się. Nie może się podporządkować najwyższej osobie ten, kto zawsze oczekuje jakiegoś zaszczytu w tym materialnym świecie. Przyczyną dumy jest złudzenie,
albowiem chociaż ktoś tutaj przychodzi, pozostaje przez krótki czas i następnie odchodzi, to zawsze ma on fałszywe przekonanie, że jest panem tego świata. W ten sposób tylko wszystko komplikuje i zawsze znajduje się w kłopocie. Cały świat pozostaje pod tym wrażeniem. Ludzie uważają, że ta ziemia należy do ludzkiego społeczeństwa i podzielili ją, ulegając fałszywemu wrażeniu, iż to oni są jej właścicielami. Należy uwolnić się od tego fałszywego przekonania, że ludzkie społeczeństwo jest właścicielem tego świata. Będąc wolnym od takiego fałszywego przekonania, można uwolnić się od fałszywych związków, których przyczyną jest uczucie rodzinne, społeczne i narodowe. Te fałszywe związki przywiązują nas do tego materialnego świata. Po przejściu tego etapu należy rozwijać wiedzę duchową. Należy kultywować wiedzę o tym, co jest naprawdę naszą własnością, a co nią nie jest. Kiedy ktoś posiada prawdziwą wiedzę, uwalnia się od wszelkich dualizmów, takich jak szczęście i nieszczęście, przyjemność i ból. Osiągnąwszy pełną wiedzę, jest on zdolny do podporządkowania się Bogu Najwyższej Osobie. So let's go to the second sentence. Zwróćmy uwagę na drugie zdanie. Go ahead, read it. Pierwszą kwalifikacją jest to, że nie powinno się ulegać dumie. So this is the beginning. Everyone is puffed up. To jest początek. Wszyscy są nadęci. It's mentioned that in the Śrīmad Bhāgavatam that in the womb, very awkward and difficult, so then we pray to the Lord. Śrīmad Bhāgavatam wspomina, że będąc w łonie matki, w bardzo trudnej sytuacji, wtedy modlimy się do Najwyższego Pana. Get me out of this situation and I'll become your devotee. Proszę, uwolnij mnie z tej sytuacji, a będę twoim wielbicielem. But then the birth is so difficult, we forget that prayer. Ale później przy narodzinach wszystko jest tak ciężkie, że zapominamy o tej modlitwie. And from the very beginning then we get you can say so much attention, we think that we are very important. I od samego początku otrzymujemy tyle uwagi i myślimy sobie, że jesteśmy bardzo ważni. What we become again influenced by the false ego. I w ten sposób znowu wchodzimy pod wpływ fałszywego ego. So here then Prabhupada is going to describe how to be free from that pride. Więc tutaj Śrīla Prabhupada opisuje, jak uwolnić się od tych rodzajów dumy. Text sentence 3, because ponieważ uwarunkowana dusza jest przepełniona dumą, uważając się za pana natury materialnej, dlatego bardzo trudno jej jest się podporządkować Najwyższej Boskiej Osobie. So material nature gives that impression that we can control it. Materialna natura daje nam takie przekonanie, czy takie wrażenie, że my możemy ją kontrolować. We can move the elements here and there, we can build a house, we can build an airplane, we can do so many things. Możemy przestawiać jej różne elementy, możemy zbudować dom i samolot i tak wiele innych rzeczy. So we think we have control of material nature. I przez to myślimy, że mamy kontrolę nad materialną naturą. Because we're moving it every day and in the way we like. Dlatego, że każdego dnia manipulujemy nią tak, jak nam się podoba. But if we're a little thoughtful, we realize that material nature is controlling us. Ale gdybyśmy byli odrobinę rozsądni, uświadomilibyśmy sobie, że to materialna natura kontroluje nas. But this is the illusion. I to jest tą iluzją. Maya. Mayu. Maya means that which is not. Maya oznacza to, czego nie ma. We're not the controllers of material nature. To nie my jesteśmy kontrolerami materialnej natury. Although material nature is inferior energy because it has no consciousness, but still, because it's connected with the Lord, it's very powerful. Chociaż materialna natura jest niższą energią Pana, bo nie posiada świadomości, mimo to jest kontrolowana przez Pana. Jest bardzo potężna. The nature shows that face like a big earthquake or tsunami. We realize how small we are compared to the nature. I czasami natura ukazuje swoje oblicze w takich sytuacjach jak trzęsienie ziemi czy tsunami. Uświadamiamy sobie wtedy, jacy jesteśmy nieznaczni w porównaniu do natury. Sometimes it's recommended that we should have that consciousness like we have at the crematorium or at the when we're very sick. Dlatego też czasami jest to polecane, żeby właśnie mieć taką świadomość, jakbyśmy byli w krematorium, czy jak wtedy, kiedy jesteśmy bardzo chorzy.
Then we realize we're not the lords of material nature. Wtedy sobie uświadamiamy, że nie jesteśmy panami materialnej natury. One should know by the cultivation of real knowledge. Powinniśmy wiedzieć dzięki kultywacji prawdziwej wiedzy, iż nie jesteśmy panami natury materialnej. Panem jest Bóg, najwyższa osoba. So this also real knowledge means to understand must be God. Więc również tutaj to jest prawdziwa wiedza, żeby zrozumieć, że Bóg musi istnieć. Just common sense will tell us there must be some intelligence. Zdrowy rozsądek też nam to powie, że musi być za tym jakaś inteligencja. Big scientists are so smart that they don't have common sense. Wielcy naukowcy, oni są tacy sprytni, że brakuje im zdrowego rozsądku. Common sense will tell us, even if we just look at the floor, we can see there must be someone who designed the floor to come to make it look like that. Zdrowy rozsądek, że jak spojrzymy na tę podłogę, widzimy te wszystkie wzory, rozumiemy, że ktoś tu musiał przyjść i to tak zaprojektować, żeby to tak ładnie wyglądało. So someone said, no, just by chance this design is here. A ktoś będzie mówił, że nie, to wszystko pojawiło się tutaj zupełnie przez przypadek. We'll say that's foolish. There must be a designer, because it just doesn't happen by chance. Ale odpowiemy, że to jest głupie. Musi być tego projektant. Takie rzeczy nie dzieją się przez przypadek. But this is what the atheists say. A właśnie coś takiego mówią ateiści. Just by chance, everything happened. Że po prostu przez przypadek to wszystko zaistniało. And by chance, the elements came together and made the planets. And... I tym przypadkiem te żywioły się połączyły, tworząc planety i wszystko inne. And by chance, the living entities came out. I zupełnym przypadkiem pojawiły się dalej żywe istoty. And by chance, they became human beings. I przypadkiem doszły do bycia ludzkimi istotami. But everything is chance. Wszystko tam jest przypadkiem. But Prabhupada said, it's not by chance that you got your education. Ale Śrila Prabhupada odpowiadał, że ale ty nie osiągnąłeś swojego wykształcenia przypadkiem. Your parents made a plan. Twoi rodzice mieli plan. Save the money, sent you to school. Oszczędzali pieniądze, posłali cię do szkoły. So you can get your atheistic philosophy. Żebyś mógł tam zdobyć swoją ateistyczną filozofię. Yes. Ordinary people, they don't have that. Zwykli ludzie tego nie mają. They live in the jungle or something, they see, there must be some power greater than me. Żyją w dżungli czy gdzieś tam i myślą, że musi istnieć jakaś moc większa niż ja. But we're so puffed up, we think, now we know everything. A my jesteśmy tacy nadęci, że myślimy sobie, że o nie, teraz już ja wiem wszystko. Or we don't know perfectly, we'll know soon, because we're acquiring more and more knowledge. I może jeszcze nie wiemy kompletnie, ale już niedługo będziemy wiedzieć, bo zdobywamy prawdziwą wiedzę. But they have no idea that this material nature is inconceivable. Ale nie mają pojęcia o tym, że ta materialna natura jest niepojęta. Because it's coming from the Lord, who is the most inconceivable. Dlatego, że ona pochodzi od Pana, który jest najbardziej niepojęty. So then my point is that by seeing the design, we can recognize this designer. Więc istota tego jest taka, że jak widzimy wzór, możemy w tym dostrzec projektanta. And therefore there must be God. I dlatego musi istnieć Bóg. So now, let us find out who is God. Więc teraz powinniśmy dowiedzieć się, kim jest Bóg. That's a good pursuit. I to jest dobre dociekanie. Instead of competing with God, we should recognize there's a great person there behind everything. Let me inquire what is his nature. Zamiast współzawodniczyć z Bogiem, powinniśmy dostrzec, że stoi za tym wszystkim wielka osobistość. I powinniśmy pragnąć z nim współpracować. Therefore, religion is there in human society. I dlatego w ludzkim społeczeństwie istnieje religia. But unfortunately, because of fanatics, the religion or God gets a bad reputation. Ale na nieszczęście z powodu fanatyków religijnych religia ma złe konotacje. Therefore, along with religion, there has to be philosophy. I dlatego razem z religią musi iść filozofia. Prabhupada used to say that. Religion without philosophy is a sentiment of fanaticism. Śrila Prabhupada zwykł mówić, że religia bez filozofii jest albo fanatyzmem, albo sentymentem. And if we get simply philosophy without religion, then it becomes mental speculation. A jeśli dochodzimy do samej filozofii bez religii, to jest spekulacją umysłową. Mm-hmm. So, combination has to be there.
Dlatego musimy mieć ich połączenie. Bhagavad Gita is perfect combination. I Bhagavad Gita jest tego doskonałym połączeniem. Wonderful philosophy explains everything. Cudowna filozofia, która wszystko objaśnia. At the same time, the establishes who is the supreme person. Jednocześnie ustanawia, kto jest najwyższą osobą. And here teaching us how to surrender to that supreme person. I tutaj uczy nas, jak się podporządkować tej najwyższej osobie. Pride is due to the illusion, for although one comes here, stays for a brief time, and then goes away, he has the foolish notion that he is the lord of the world. Przyczyną... Pride is due. Okay, I go previous sentence. For one who is always expecting some honor in this material world, it is not possible to surrender to the supreme person. Przyczyną dumy jest złudzenie, albowiem chociaż ktoś przychodzi tutaj, pozostaje przez krótki czas i następnie odchodzi, zawsze ma fałszywe przekonanie, że jest panem tego świata. We have to be careful as devotees. This is a big stumbling block. Więc jako wielbiciele musimy być uważni, bo to jest dużą przeszkodą. Pratishtha. Pratishtha. Desire for name and fame. Czyli pragnienie sławy i wyróżnienia. You want to be great devotees. Że chcesz być wielkim wielbicielem. Our name will be in lights. Że nasze imię będzie, że tak powiem, w świetle. Sri Vikram Swami. Everyone will come to worship me. Wszyscy będą przychodzić mnie wielbić. So this is the disease. I to jest ta choroba. We can never be great. Nigdy nie możemy być wielcy. By constitution we're small. Naszą konstytucją jest to, że jesteśmy mali. The two, Vibhu and Anu. Anu means small, Vibhu is great. To są te dwie istoty, Vibhu i Anu. Anu znaczy małe, a Vibhu wielkie. We can become perfect. Możemy stać się doskonali. We can become sinless. Możemy stać się wolni od grzechu. But we'll always be small. Ale zawsze będziemy malutcy. We have to give up this desire to be great. Więc musimy porzucić to pragnienie bycia wielkim. We should be instead good devotees. Zamiast tego powinniśmy być dobrymi wielbicielami. Difference between trying to be a great devotee and trying to be a good devotee. To jest różnica pomiędzy byciem dobrym wielbicielem a wielkim wielbicielem. Okay, next. W ten sposób tylko komplikuje wszystko i zawsze znajduje się w kłopocie. Cały świat pozostaje pod tym wrażeniem. Ludzie uważają, że ta ziemia należy do społeczeństwa ludzkiego i podzielili ją, ulegając fałszywemu wrażeniu, że są jej właścicielami. He thus makes all things complicated and he is always in trouble. Yes. So this we see practically. Mankind is always in trouble. I widzimy to w praktyce. Ludzkość zawsze jest w kłopocie. Individually and collectively. Zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Always running into trouble. Zawsze wpada w kłopoty. Why is that? A dlaczego? There's so much money in the world. Na świecie jest tyle pieniędzy. So many educated people. Jest tyle wykształconych ludzi. Why can't they solve the problem? Dlaczego nie są w stanie rozwiązać problemu? They make attempt to solve the problem, but then another problem. Oni robią próby, żeby rozwiązać ten problem, i pojawia się kolejny. Sometimes we give the example of shifting the burden from the shoulder to the head. Czasami dajemy przykład przerzucania ciężaru z ramienia na głowę. We feel some relief. Oh, now the burden is not on my head anymore. Czujemy ulgę, że och, już teraz nie mam problemu na głowie, tylko na ramieniu. We're still carrying the burden on a different place. Ale ciągle go niesiemy, tylko że inną częścią. So the burden is we're accepting this body and mind as a self. Więc tym ciężarem jest to, że przyjmujemy umysł i ciało za siebie. As long as we don't understand that we are pure spirit soul, we're going to always be in trouble. Tak długo, jak nie zrozumiemy, że jesteśmy czystą, duchową istotą, zawsze będziemy w problemach. Rather, Krishna purposely makes it a troublesome place. A raczej Krishna jeszcze celowo robi właśnie to miejsce problematycznym. Can't avoid the problem. Nie da się tu uniknąć problemu. Old age, disease, death. Starości, chorób, śmierci. Problem from other living entities. Problemów ze strony minded nature. Innych żywych istot, ze strony naszego umysłu, ze strony natury. So, accept that this is a problematic place and try to get out of it altogether. Więc
Zaakceptuj to, że to miejsce jest problematyczne i spróbuj się stąd kompletnie wydostać. People won't do that because of pride. Ale ludzie tego nie będą robić z powodu dumy. They think that they can solve the problem. Oni myślą, że im uda się rozwiązać problemy. They want the credit for them. I chcą za to zasług. Big scientists, philosophers, they're so proud. Wielcy naukowcy, filozofowie są tacy dumni. But they don't make anything better. Ale nie robią nic lepszego. Next. I agree to notion of being free from. Będąc wolnym od takiego fałszywego przekonania, można uwolnić się od fałszywych związków, których przyczyną jest uczucie rodzinne, społeczne i narodowe. Dividing the land. Already? Before? You read that already? Yes. Okay, go ahead. I think that's enough. Anything, any questions? Czy ktoś ma jakieś pytania? You said that we should accept this place and completely get free from it. Can you elaborate on this? Yeah, this is the formula that's given to Arjuna. He has the same question. Well, I want to be free from the problems. To jest ta zasada, ta sama rzecz była wypowiedziana do Arjuny, że czy on pytał, że chciał uwolnić się od problemów. I see a problem that I have to fight with my relatives and my. Arjuna widział problem, że musiał walczyć ze swoimi krewnymi. So I'm just gonna go away from it. Ja od tego po prostu idę. But Krishna advises no. You should do your duty, but do it for my pleasure. Ale Krishna mu poradził, że nie, powinieneś wykonywać swoje obowiązki, ale robić je dla mojej przyjemności. So we don't run away to the Himalayas and let the world go to hell. Więc my nie uciekamy w Himalaje i niech sobie świat idzie do piekła. We're here, we're ready to give a solution to the problem. Jesteśmy tutaj i jesteśmy gotowi dawać rozwiązanie na problemy. We're distributing our books, which are giving a solution. Rozprowadzamy nasze książki, które dają rozwiązanie. We're not otherworldly. We're very much in the world, but we're using everything in Krishna's service. Nie jesteśmy uciekinierami. Jak najbardziej żyjemy w tym świecie, ale używamy wszystkiego w służbie dla Krishny. That way we don't become implicated. W ten sposób nie uwikujemy się. We get free from our karma. Uwalniamy się od naszej karmy. And we qualify to enter into the spiritual world. I stajemy się kwalifikowani do tego, żeby wejść do świata duchowego. We don't deny that this, we don't say this world is false, but we say it's temporary. My nie zaprzeczamy temu, nie mówimy, że ten świat jest fałszywy, ale mówimy, że jest tymczasowy. But I'm eternal. Ale ja jestem wieczny. Till nature is manifest and unmanifest. Materialna natura bywa zamanifestowana i niezamanifestowana. But my nature is eternal. Ale moja natura jest wieczna. But why not develop that nature? Więc dlaczego nie rozwinąć tej natury? You can do that even while you're in the material world. I możesz to zrobić nawet będąc w materialnym świecie. Yukta Vairagya. Use everything in Krishna's service, and then it becomes spiritualized. To jest Yukta Vairagya, czyli jeśli używasz wszystkiego w służbie dla Kryszny, to wtedy te rzeczy się uduchawiają. This is a practical formula. To jest ta praktyczna zasada. It's not something you can say. Mystical that we just have to be at that level to understand. Nie jest to coś mistycznego, że dopiero zrozumiesz to, jak będziesz na tym poziomie. We can understand from the material side. Często możemy to zrozumieć też z materialnej strony. If we keep iron in the fire, it becomes like fire. Jeśli włożymy żelazo do ognia, ono stanie się niczym ogień. If we use everything in Krishna's service, it becomes spiritual. Jeśli używamy wszystkiego w służbie dla Kryszny, to się staje uduchowione. Therefore, we don't burn the body of the pure devotee like Śrīla Prabhupāda. I dlatego nie palimy ciała czystego wielbiciela takiego jak Śrīla Prabhupāda. Because we consider his body spiritualized. Dlatego, że uważamy jego ciało za uduchowione. Because it was solely in the use of the Lord. Dlatego, że ono było wyłącznie używane dla Pana. Czy ktoś jeszcze? Maharaj, you spoke about this pratishta and being good devotee, not great devotee.
And if this tendency is very deep-rooted, how in practical way we can overcome this? Maharaj mówił o tej tendencji pratiszta, żeby chcemy być wielkim wielbicielem, a nie dobrym wielbicielem. Jak możemy pokonać, jeśli ta tendencja jest w nas głęboko zakorzeniona? Therefore guru is required. I dlatego potrzebny jest guru. Guru has the duty to make us humble. Guru ma obowiązek, żeby czynić nas pokornym. And without having that faith, one shouldn't accept guru. I nie posiadając tej wiary, nie powinno się przyjmować guru. I have faith that he knows better than me what's good for my spiritual life. Mam wiarę, że on wie lepiej ode mnie, co jest dobre dla mojego duchowego życia. So, that's required. Więc to jest potrzebne. And then we have to be humble. I wtedy będziemy musieli być pokorni. We saw Prabhupada accomplished so much, but he was humble. How is it possible? Widzieliśmy, że Śrila Prabhupada osiągnął tak dużo, ale był pokorny. Jak to możliwe? He was seeing that by the mercy of his spiritual master that he was successful. Dlatego, że on widział to, że osiąga sukces dzięki łasce mistrza duchowego. He knew without the mercy of his spiritual master he couldn't do what he did. On wiedział, że bez łaski mistrza duchowego nie mógłby robić tego, co robił. So he's never proud. Dlatego nigdy nie był dumny. Therefore, it's something said in the Nectar Devotion, Tao Guru Puja. The first item, we should find out someone we have faith we can surrender to. I dlatego też jest wspomniane, że pierwszym elementem jest to, że należy odnaleźć mistrza duchowego, kogoś, komu się możemy podporządkować. Then other things will follow. I inne rzeczy za tym podążą. When we're serious, then we should accept, find out spiritual master. Kiedy jesteśmy poważni, to wtedy powinniśmy znaleźć mistrza duchowego. Yes. And what if, Maharaj, if we are living in a situation where in our, let's say, direct environment, we don't have any person who could act as such. A co jeśli znajdujemy się w okolicznościach, że w naszym otoczeniu i środowisku nie ma takiej osoby, która może tak działać, postępować dla nas, czy być takim guru dla nas? We say by the mercy of Krishna one gets a guru. Mówimy, że dzięki łasce Kryszny dostaje się guru. That doesn't have to do with physical location. To nie jest związane z fizycznym umiejscowieniem. If we're very sincere to pray to Krishna, then Krishna will help us find. Jeśli jesteśmy bardzo szczerzy i modlimy się do Kryszny, Kryszna nam pomoże to znaleźć. But how many people looking for guru? Ale ile osób szuka guru? Because of pride, we think we're doing okay. Z powodu dumy myślimy sobie, że dobrze się nam wiedzie. You know, we run into trouble again and again and again. We still think, next time I'll be able to overcome this problem. Mimo to, że wpadamy w kłopoty raz za razem, to myślimy sobie, że następnym razem mi się uda to pokonać. So we missed the opportunity. I dlatego pomija nas ta sposobność. When the disciple is ready, the Krishna will arrange for it. Kiedy uczeń jest gotowy, to wtedy Krishna dla niego to aranżuje. We should think like that. I'm not getting spiritual master because I'm not qualified. Powinniśmy tak myśleć, że ja nie dostaję mistrza duchowego, bo nie jestem kwalifikowany. Śrila Bhakti Siddhanta. Tak jak Saraswati Thakur. Śrila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. He was feeling that Gaurakishore doesn't, Babaji wasn't going to accept him because he was not qualified to be a good disciple. On myślał, że Gaurakishore Das Babaji nie chce go przyjąć, dlatego że on jest niekwalifikowany do tego, żeby być uczniem. Therefore, when he became very serious, then Gaurakishore was obliged to accept. I dlatego, jak on dalej stał się bardzo, bardzo poważny, to Gaurakishore Das Babaji musiał go przyjąć. Otherwise, Gaurakishore Das Babaji, he didn't accept disciples. Bo w przeciwnym razie Gaurakishore Das Babaji nie przyjmował żadnych uczniów. But why you accepted Śrīla Bhaktisiddhānta? Ale dlaczego zrobił wyjątek dla Śrīla Bhaktisiddhānty? Because he saw this person has an intense desire. Dlatego, że on widział, że ta osoba ma mocne pragnienie.
this is the process. Prabhupada accepted spiritual master, Lord Chaitanya accepted spiritual master, Krishna accepted spiritual master. Więc to jest proces. Pan Chaitanya przyjął mistrza duchowego, Pan Krishna przyjął mistrza duchowego, Śrila Prabhupada przyjął mistrza duchowego. Czy ktoś jeszcze? Chciałem zapytać, a po czym możemy poznać, że nasze postępowanie jest fanatyzmem, a po czym rozpoznamy, że to jest entuzjazm? How can we discriminate whether when our actions are fanatism or enthusiasm? Therefore we need Guru Sadhu Shastra to help us. Dlatego potrzebujemy Guru, Sadhu i Shas, żeby nam pomagali. It's true, the terrorists are also very enthusiastic. Jest to prawdą, że terroryści też są bardzo entuzjastyczni. But they're not following Guru Sadhu Shastra. Ale oni nie podążają za Guru Sadhu i Shastra. So enthusiasm, it has to be understood. Proper enthusiasm for the service of the Lord. Dlatego entuzjazm musi być właściwie zrozumiany, jako właśnie ten właściwy entuzjazm w służbie dla Pana. Therefore we agree to be controlled. I dlatego zgadzamy się być kontrolowani. By Guru Sadhu Shastra. Przez Guru Sadhu i Shastra. So Prabhupada was very enthusiastic. Prabhupada był bardzo entuzjastyczny. He once said, "This whole movement is spread by enthusiasm." Pewnego razu powiedział, że cały ten ruch szerzy się dzięki entuzjazmowi. He's talking about his own enthusiasm. I mówił o swoim własnym entuzjazmie. I have personal experience. Sam tego doświadczyłem. In Calcutta, 1974. To było w Kalkucie w 1974 roku. It was just before the Mayapur festival. Tuż przed festiwalem w Mayapur. Prabhupada called me into his room. Prabhupada zawołał mnie do swojego pokoju. He was so enthusiastic. On był tak entuzjastyczny. So we just got a letter from the president of big DuPont company in Taipei, Taiwan. Właśnie otrzymaliśmy list od bardzo ważnej osoby, od prezydenta firmy DuPont z Tajwanu. He said, "So I want you to go there and open a center. He'll help you." Śrila Prabhupada powiedział, chcę, żebyś tam pojechał, otwórz tam ośrodek, on tobie pomoże. I didn't have any desire. Ja w ogóle nie chciałem tam jechać. You know, the Chinese, I thought that they were kind of not very good candidates for spiritual life. Ci Chińczycy, to uważałem ich za nie za bardzo dobrych kandydatów do życia duchowego. Always thinking about money. Zawsze myślał o pieniądzach. But Prabhupada was so enthusiastic. When I left Prabhupada's room, I was so enthusiastic. Yeah, I'm going. Well, I have to get my visa. Ale jak wyszedłem z pokoju Prabhupada, byłem tak entuzjastyczny, myślałem, że tak, jadę tam, muszę zdobyć wizę i to, i tamto. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Ja chciałem jeszcze zapytać, bo jak możemy pomóc osobie, która jest ateistą, ma samobójcze myśli, bo nie widzi sensu życia. How can we help an atheist who is thinking about suicide, seeing no goal of life? Jak ją przekonać? Give him prasadam. Dać mu prasadam. Prasadam has potency. Prasadam ma moc. Try, you know, let him hear the holy name. Niech słucha świętego imienia. Otherwise, if they really convince the atheist, then what can we do? Just why waste time? Jest taki zatwardziały ateista, no to cóż możemy zrobić? Będziemy tylko marnować nasz czas. Better to preach to the innocent. Lepiej nauczać do osób niewinnych. There are four types. We make friends with the devotees, we preach to the innocent, we avoid the atheists, and we worship the Lord. Są te cztery rodzaje żywych istot, jakie rozróżnia Madhyama Adhikari. Przyjaźnimy się z wielbicielami, nauczamy do osób niewinnych, unikamy ateistów i wielbimy najwyższego Pana. But still, if they're in that kind of desperate position, we can try to help.
Ale mimo wszystko, jeśli będą w jakiejś desperackiej sytuacji, możemy spróbować im pomóc. Okay, anyone else? Czy ktoś jeszcze? Aha, czy w tej zasadzie, na której mówisz, że będzie działała ta zasada, że nie nauczamy niewierzących? Is this principle also imbibing the principle that we are not preaching to atheists? Yeah. Generally we avoid them. Generalnie ich unikamy. Sometimes in a public meeting they may be there, so they hear the message. Czasami mogą być na naszym otwartym spotkaniu, więc usłyszą cały przekaz. But the ninth offense is there. What is the ninth offense? Ale jest też ta dziewiąta obraza. Jak ona brzmi? Żeby nauczać osób niewierzących o chwałach świętego imienia. If they can become more offensive than the... Better to just leave them alone. Wtedy mogą stać się jeszcze bardziej obraźliwi, więc lepiej zostawić ich samych. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Ja właściwie nie zapytać, chciałem tylko powiedzieć coś, że przez pierwsze 40 lat swojego życia byłem ścisłym ateistą. Ale byłem tak pokierowany w jakieś tam sposoby, różnie, że w końcu trafiłem od ateizmu do baktyja. For first 40 years of his life, Janaka was a staunch atheist, but somehow the providence directed his life in such a way that he came to bhakti yoga from atheism. Duża zasługa mojej żony. Maharaja. To we wstępnym etapie. Yes. Czy ktoś jeszcze? Większość ludzi ma taką dziwną mieszankę, że z jednej strony problem z dumą, a z drugiej strony z zaakceptowaniem siebie. I teraz na przykład w chrześcijaństwie jest powiedziane, że powinniśmy siebie kochać. I właśnie jak to jest z tą miłością do siebie samego? Jak to pogodzić, że jest z ludźmi dumnym? Siebie w tym sensie samych siebie, tak? Tak. So many people have the problem of this false pride, but from the other side, they have simultaneously problem with accepting their selves. And also in Christianity, it is also said that we should love ourselves. So how to connect it? How to? Yeah. Saint Teresa says a nice thing. Święta Teresa mówi na ten temat bardzo wspaniałą rzecz. She's a Catholic saint from the from a villa in Spain 500 years ago. Ona jest katolicką świętą z Avila przed 500 lat temu. So she talked about this real humility. Ona mówi o tej prawdziwej pokorze. That it's not the same as self-depreciation. Że ta prawdziwa pokora nie jest takim potępianiem siebie czy or self-hatred. Czy nienawiścią do siebie. He said it's like one feels oneself unfit to even have the mercy of the Lord. Ona mówi, że w tym stanie ktoś czuje się niegodzien łaski Pana nawet. But that the feeling is one would not want to be without it. It's a satisfying feeling. Ale to uczucie jest czymś takim, jest tak satysfakcjonującym, że człowiek nie chce żyć bez niego. So real humility, one will feel happy in a sense. Więc w prawdziwej pokorze ktoś taki będzie czuł się szczęśliwy. Because he'll be rightly situated. Bo będzie właściwie usytuowany. So the right situation is that we're Satchitananda Vigraha, we have a spiritual body. A tą właściwą sytuacją to jest to, że jesteśmy Satchitananda, że posiadamy duchowe ciało. Ananda Maya Vyasyat, by nature we're full of joy. Ananda Maya Vyasyat, że jesteśmy z natury pełni radości. So when we come in harmony with our real nature, we'll feel joyful.
I kiedy wchodzimy w harmonię z naszą prawdziwą naturą, będziemy czuli szczęście. At the same time we'll be very humble. Będziemy czuli się radośni i jednocześnie będziemy bardzo pokorni. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna.